Cześć, dzisiaj jesteśmy u Jarka, fajnego pszczelarza z Białegostoku. Chcę u niego próbę przeprowadzić, moją ulubioną. Tu jest piękna rodzinka na Kaukazy. I tu mateczka jest, Jarek, jak chcesz podejść, zobaczyć, pokazać mateczkę. Tutaj będzie widać. Chodź. Nie bój się, to spokojnie, to są drużyńskie pszczoły. Piękna. Widać do nas. Chodzi se mateczka. Młoda, fajna mateczka, także ona czerwi, czy to jest plus czy minus, to wam powiem, że to jest dalej plus. Młoda matka powinna czerwić. Kaukazy mają to do siebie, że szczególnie młode przy dobrych pożytkach, to tu jest dobry pożytek cukrowy. One czerpią. Robimy to samo, także jeszcze raz do siodu będę wam pokazywał, to mateczka jest tam, strzepuje pszczoły delikatnie. No już widać, jak ładnie to wygląda. Dowraca z powrotem. Mamy koło 14 stopni. Tak samo, też z miseczki. Widzicie, delikatnie, żeby to tej warozy też niepotrzebnie nie zsypywać, żeby nie fałszować wyników. To jest cały kubeczek. Nawet troszeczkę możemy dorzucić na tych, co uciekają. Umykam. A powraca z powrotem do ula. Kamiska ostaje. Przy okazji, jak już jestem, to od razu te ramki ustawię. Ogólnie to wąsy, to mi nie jest potrzebne. W ogóle. Ok, te rameczki delikatnie. Stawiamy z powrotem. Jeszcze dzika zabudowa jest. Ideal. Tutaj będziemy, jeszcze wam pokażę jedną rzecz, będziemy ustawiać. Te gniazdo jest na... albo od razu ustawimy, może do pszczoły, bo tam sobie spokojnie siedzieć. Będzie to szybciutko, delikatnie. Tam jest mateczka. W ten sposób. Ona nam nie spadnie. Teraz tak spróbujemy zrobić taki komin. Te ramki pięknie wyglądają, już są z pokarmem. Jeszcze tutaj taki kawałeczek tej dzikiej zabudowy cofnę. Pierwsza rameczka. Stąd. Ta jest lżejsza, także tutaj jeszcze można one sobie przesunąć. A tam dołożyłem jedną wczoraj z suszem tylko. To tą? Chyba to właśnie, ona jest suszą. Ją damy na koniec, prawda? Tutaj nie ma. Bo jak te dwie poszły do góry, to dołożyłem pustą suszę. Pszczołami też jest chłodno, te pszczoły są trochę agresywne. Żądliwa? Nie. Nie, usiadło, one cię lubią, także nie bój się. Tak, ale ja uczulony jestem. Jasne, to spokojnie, delikatnie. Trochę mamy 4. Tu mamy 6, także przykładam. I jeszcze jedną rameczkę, spokojnie. Delikatnie wszystko. Tutaj zawsze warto w tych rogach te śmieci albo zgniecione pszczoły, jak to można nazywać, wyczyścić. O, no troszkę jest tego pokarmu. Uciekaj. Troszkę jest pokarmu. I o co chodzi? Jak tutaj. Chodź, Jarek, pokaż z tej strony. Tu mamy taki komin, tak? Nie wiem, czy to widać. Te ramki, on jest troszeczkę szerszy na dole, na górze, a tak powinno być. Ta rameczka zostaje, pszczoły będą się wiązać pomiędzy, tak? Tu też ma znaczenie, tu jeszcze delikatnie, ostrożnie. Delikatnie to ustawię, tak powinny wyglądać ramki. Patrząc na uliczki, te uliczki powinny być na czarno, tak? Ta ramka powinna być pusta. Tutaj te pszczoły jest dużo, bardzo dużo jest na tej ściance. I tam pomiędzy uliczkami też, także to jest idealne ustawienie do zimy. No i trzeba dodać, że są to lipcowe odkłady. Tak, to jest lipcowy odkład. Świetna matka. Jarek, świetny pszczelarz, potrafi to. Ja jeszcze mam troszeczkę ciasno. Naprawdę aż te ustawiamy tutaj, żeby nie było tej dzikiej zabudowy. Gotowe. Dobra. To wraca z powrotem. Czek, ile na powałce? Ale to właśnie od wewnętrznej strony to nie zostaje. Tak, od wewnętrznej. Nie przeszkadza, tylko
dziewczynki stąd zrzucimy i niestety przy ulach wręgowych zawsze parę sztuk się gniecie, nie ma to znaczenia. Dobra, pszczoły są po prostu takie pobudzone, ale wam pokażę szybko jak robić, jeszcze raz jak robić tą próbę. Pszczółki, sprawdzamy pojemnik i zaczynamy rolowanie, tak? Cukier miałki, suchy, najlepiej go po prostu kupić. Tutaj mówię, troszeczkę mnie zaskakuje ten pojemnik, bo już pracuję nad czymś innym. Jedną stronę przerzucić, nic im się nie stanie tutaj naprawdę pszczołom. Około 20 sekund, do minimalnie do około minuty. Jeszcze. No dobra, powolutku je przesypujemy. Już widzę warozę. Obrócić, przesypać. Na kilka razy. Staram się jak najwięcej tej warozy sypać tych pszczół. Nie nam się uda. Dobra, te pszczoły mogą na razie zostać, one wrócą zaraz do ula, żeby nie przedłużać. Woda. I tak jak wczoraj mówiłem, tutaj gdziekolwiek zostaje, to trzeba rozpuścić. Dobra, jest raz. A reszty nie ma. Jest chyba tutaj w prawym rogu. O to? Tak. Widzisz, pokaż to. A mi się wydaje, że to są śmieci. To są, Jarku, śmieci. Nie, warozo, masz taki ładny. To widać, to są śmieci. To są wszystko śmieci, także tutaj coś takiego małego. Ale to naprawdę... Nie, to są śmieci. Czyli masz jedną sztukę. Czyli to, co zastosowałeś, działa. Temu ty warozy nie widziałeś na pszczołach. Temu nie widziałem warozy. Tak. Jak ja pokazywałem, kiedy pokazywałem? Wczoraj też. Pokazywałem to, jak kaukas wygląda. Nie wiem, czy go widać. Nie wiem, czy ci ten fokus weźmie. O. Pokazywałem wczoraj filmik. U mnie było, bo po kwasie, po użyciu kwasu było około 10-11 sztuk. Wczoraj po odmieniu amitrazą ta ilość spadła do jednego, ale to były pszczoły nieleczone. Odkład nieleczony. A tutaj mogę zaprezentować nową odmianę pszczoły, nazywa się Snow Panthers. Tak. Występuje tylko w wysokich Himalajach. Tak, to jest pszczoła idealna na... Zobacz, możesz tutaj zrobić, pokazać, jak te pszczoły wracają, tak? Że te pszczoły mimo wszystko latają. No. Lataj. O, ta pszczoła lata, jest biała, lata. Nie, ale leci poleciała tam. Sobie tu tam. Jest. Pięknie. Może jaja możemy robić sobie z pszczół, ale wrzućmy je z powrotem, bo jest chłodno. No. Tak samo pszczoły wrzucamy. W ten sposób. Hałasu się narobi troszkę. Też staramy się tych pszczółek nie gnieść. No zawsze mówię, jest problem z wręgami, że zawsze się gniecie. Dobra, jedna sztuka. Mimo wszystko Jarek. No właśnie teraz ładnie podlatuje i zaraz do ula pójdzie. Snow Panthers. Yeah. Mimo wszystko będziemy dymić apiwarolem. Tego używamy. Nie używamy wynalazku, które ja mam. Tak jest. To jest dopuszczone. Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie kontrolnie, na wszelki wypadek, przy jednej sztuce. Docelowo większość hodowców, jeżeli podchodzi poważnie do leczenia pszczół, jedna sztuka to jest idealny wynik. A jak ktoś robi sobie jaja z pszczół, to albo w ogóle ich nie bada, osypu, albo porażenia, albo ma tej warozy więcej. Tutaj pszczoły są zdrowe, silne i na pewno przezimują. Na wiosnę też będzie jakiś filmik fajny, nakręcimy. Pewnie zaraz będą pytania, jakiego to środka złotego Jarek używa. A to no tak. Na pewno nie jest to
Sok z kapusty kiszonej. Nie jest to sok z kapusty, także pozdrawiamy kwasków. Dzisiaj Łukasz zrobił próbę za moją wielką namową na rolowanie pszczół. Wyszło 14 sztuk. Nie wiem, jak on zrobił wcześniej, czy on poprawnie zrobił, ale zakładam, że poprawnie 14 sztuk. Doliczam dodatkowo, jest 16, podzielić na 3, jest 5% porażenia warozu. Ta rodzina przeżyje, aczkolwiek szanse na szybki rozwój wiosenny, przynajmniej w Polsce, ja nie widzę. On ma troszkę inne pożytki, tam inaczej trzeba to traktować. Słuchajcie, leczcie, badajcie, diagnozujcie, co się da, bo bez tego, mówię, to jest zgadywanie z fusu. Jeszcze propos badania z osypu składki. To nie jest metoda uznawana przez kogokolwiek. To jest wymysł, jeżeli was uczą na jakichś szkoleniach, kursach, na czymkolwiek, nie używa się wkładek. To są tak niemiarodajne metody, to nie sprawdza się i zapomnijcie w ogóle z badaniem osypu na wkładkach i stwierdzaniem czy określaniem ilości warozy. To nie działa, nikt tego nie stosuje. W Polsce ktoś wymyślił, ja uważam, że to nie działa i bardzo dużo osób dookoła mnie też tak uważa. Także puder albo alkohol. Alkohol jest lepszy do rolowania pszczół, aczkolwiek tutaj już nie wsypiemy z powrotem. Także zostaje puder. Właśnie wczoraj pokazałem, jak pszczołę złapać, tak? Palcami. Tak się łapie pszczołę. A pszczoła może sobie machać, ile chce.